Ja jestem konserwatystą i uważam, że to jest pomnik przeszłości. Trzeba prowadzić dzieci i mówić, patrzcie, jakie głupie pomniki stawiano, jakie głupie pomniki stawiano za komuny, prawda? Stop, przepraszam, teraz ja się wtrącę i dodam swoją część. Pan się założył, że ja to powiem, tak? Że ten pomnik, bo tak to część raz przedstawił, ten pomnik przez młodych ludzi jest postrzegany jako pomnik oldschoolowy. Tak samo jak się kiedyś marzyło o tak. małym Fiacie i ten mały Fiat dzisiaj gdzie nigdzie powraca do nas, bo to jest taka... Trabant! Prawda? Tak samo ten pomnik jest oldschoolowy. I teraz zadaj pytanie, co pan o tym pomniku sądzi? Już mówię, o to odpowiedziałem, jeszcze raz mówię. Pomniki trwają 1000 lat pod warunkiem, że się ich nie rozwali, jak mają na 20, prawda? Inaczej się nie dochowamy pomników mających 1000 lat. Także świadectwa historii można zawsze zachować, a można je zlikwidować. No, szczególnie bym się nie chwalił specjalnie tym, ale przypomnijmy, że Armia Radziecka istniała naprawdę. Naprawdę setki tysięcy ludzi w tej armii sowieckiej. Sowieckiej zginęło. Ogromna większość tych żołnierzy no, szła po to, żeby bić wroga, a nie po to, żeby zaprzedać komunistów nawet, bo to nie o to im chodziło. Tam komisarzy trzeba by rozstrzeliwać oczywiście, natomiast zwykłych żołnierzy nie. Zresztą za Stalina to już nawet komisarze nie byli bolszewikami, bolszewików dokończył Stalin już, także... Tyle, że takie pomysły tradycji wyburzenia pomnika były kiedyś, teraz ale mówisz o przeniesieniu tego pomnika z reprezentacyjnego centrum miasta no to jest. Na cmentarz Armii Radzieckiej, bo tak mamy takie... Myśl, żeby go usunąć w mniej eksponowane miejsce jest oczywiście całkiem do przyjęcia, jak najbardziej. Nie wiem, czy akurat na cmentarz, ale że nie musi stać w samym centrum, to jest oczywiste. Natomiast, tylko trzeba koszt kalkulować. Natomiast wie pan, coś powiem. Toczone są spory o homoseksualizm, o parady równości, wie pan tam, o feministki, o Smoleńsk, o wszystko. I to wszystko jest po to, żeby ludzie się zainteresowali wszystkim, tylko nie pieniędzmi. Ta cała banda gotowa jest tam, prawda, zgodzić się na mianowanie homosia, prawda, cały Sejm zrobić homosiów i tak dalej. Nieważne. Ważne, żeby mogli dalej kraść pieniądze. To jest istotne. To ich interesuje. I ja bardzo nie lubię, jak się odwraca uwagę ludzi na sprawy pozafinansowe, prawda? Pieniądze niestety dla tych ludzi są najważniejsze i to ich interesuje, jak ukraść. Bo w tej chwili trwa wielka walka, jak ukraść 2 biliony euro, prawda? To chodzi o 2 biliony euro. Chodzi o walkę z globalnym ociepleniem. Wiadomo, jak się daje jakieś zamówienie, to 10% to jest łapówka, nie? No to 10% od 2 bilionów to jest ładna sumka, którą klasa polityczna europejska będzie mogła rozkraść. I w tej chwili nie wolno tego krytykować, więc to jest oczywiste, zaraz wszyscy wiedzą, że nie ma globalnego ocieplenia, prawda? A jak w każdym razie nie jest robione przez człowieka. Wszyscy o tym wiedzą, mimo to nie wolno tego krytykować. Bo chodzi to o potężny interes. Obecna klasa to jest banda złodziei i rabusiów, którzy tylko chcą kraść. Nie mają nic innego. Nie mają żadnych ideałów politycznych, budować komunizmu, ani walczyć z komunizmem.